w internecie. Mamy tak zwaną redakcję wirtualną. Redakcję prowadzą dwie osoby. Ja właśnie z Toskanii i Agnieszka Gorzkowska, która dzisiaj nie jest obecna, z Lombardii. I mamy, proszę Państwa, bardzo wielu korespondentów. Praktycznie w każdym regionie włoskim mamy własnego korespondenta, który również działa na zasadzie wolontariatu. Jeśli coś tam się wydarzy ciekawego, nie tylko związanego z tematyką polską, z tematyką Polonii, ale również jakaś sytuacja typu powódź, trzęsienie ziemi, czy jakiś inny kataklizm, to od razu nasz korespondent się z nami kontaktuje i opisuje. My również, tak jak tutaj panie z redakcji z innych krajów, pracujemy 7 dni w tygodniu i za chwilkę będziemy pracować 24 godziny na dobę. Tak jak powiedziałam, jesteśmy 2 osobami współredagującymi ten portal i umawiamy się na takiej zasadzie, żeby cały czas ktoś był w tej redakcji wirtualnej. Więc jeżeli ja muszę wyjść z domu, odprowadzić córkę do szkoły, to od razu wrzucam WhatsAppa do Agnieszki i mówię: Agnieszka, siedź w domu, teraz ty musisz, prawda, siedzieć przed komputerem. Ten nasz portal zrodził się z blogu w 2012 roku. Założyłyśmy go tak na zasadzie: zobaczmy, co to będzie. Po roku zauważyłyśmy, że ten blog, taki skromny, bo prowadzony własnymi siłami, bez żadnego informatyka, bez żadnego grafika, odniósł duży sukces. Nie tylko we Włoszech, nie tylko czytelnikami była Polonia włoska, ale również w większej mierze Polacy mieszkający w kraju, którzy są zainteresowani tematyką włoską, tematyką polsko-włoską. W związku z czym postanowiłyśmy założyć profesjonalny portal, czyli wyszłyśmy z tego bloga prostego i założyłyśmy coś poważniejszego. Oczywiście, żeby prowadzić taki profesjonalny portal, potrzebne są pieniążki, ponieważ on musi być dynamiczny, on musi spełniać pewne warunki, prawda? On musi mieć dobrą grafikę. Tutaj ktoś powiedział, co kilka lat trzeba by było zmienić tą szatę graficzną. Nas nie jest na to stać, prawda? O własnych siłach zaczęłyśmy w 2013 roku. Przyjaciel informatyk właśnie polecił WordPress, prawda? Polecił szatę graficzną. Od tego zaczęłyśmy. W zeszłym roku dzięki funduszom z NSZ-u mogłyśmy poprosić profesjonalnego informatyka o to, żeby tą grafikę dostosował do standardów, żebyśmy szli, prawda, z tym trendem informatycznym, który jest w sieci. Także tak powstał nasz portal, który, tak jak powiedziałam, nie tylko ma odbiorców, nie tylko ma odbiorców we Włoszech, ale również i bardzo dużo jest tych czytelników w Polsce, w kraju. Oprócz korespondentów w każdym niemalże regionie włoskim, mamy również korespondentów z Polski, którzy interesują się tematyką włoską. Więc mamy na przykład panią, która jest do spraw mody damskiej, pana, który jest od spraw mody męskiej. Mamy takie tygodniowe espresso sportowe, czyli co się działo w tematyce.